Można powiedzieć, że jeszcze za czasów komuny, czyli bardzo, bardzo dawno temu, w pewnym serialu, pewien bohater powiedział, że nie będzie chóru, będzie balet. No i tutaj podobnie stoicie. Nie będzie ryby, będzie brak ryby. Znaczy, dokładnie nie o to chodzi. A o co chodzi? Pewno większość z Was tą grę gra w abonamencie Xbox Game Pass. Ja również ogrywam tą gierkę w abonamencie Xbox Game Pass i muszę Wam powiedzieć, że za chwilę ją stracicie, czyli do 31, jak dobrze pamiętam, października ta gierka jest. Szkoda, bo planowałem sobie zrobić pewną serię z zawodami akurat jeszcze i zdążyć to pokazać. Ale to nic straconego oczywiście, bo gierka jest na tyle dobra, że w ogóle uważam, że w tym momencie ta gierka to jest lepsza od wędkarza. Ta gierka ma bardzo fajną zrobioną karierę, bardzo ładnie wygląda i bardzo fajnie się tutaj wędkuje. Ale nic to, zabiorą nam tu, no bo tak jest, to są abonamenty, należy o tym pamiętać, bo na tym abonament na tym polega, że przyzwyczajacie się do gierki, a gierki nie ma. Podobna sprawa jest zresztą z filmami, czyli jeżeli, dlatego ja jestem zawsze zwolennikiem płyty, zawsze i to zawsze, dużo dlatego kompletuję płyt sobie różnych seriali i filmów, dlatego że niestety, no obojętnie, Netflix, nie Netflix, Disney, nie Disney, mają, nie ma. I nie ma, i nic nie zrobi. Dlatego właśnie jak mamy własną, to jest zupełnie co innego. Podobnie jest właśnie z Bassmasterem i podobnie z grami w Xbox Game Passie. Nie wszystkie oczywiście, bo te co ma Microsoft typowo, to oni mają i trzymają długo, bardzo długo, a te co nie są ich, to różnie to z nimi bywa. No i właśnie tu jest taki przypadek, Bassmasters ucieka z Xbox Game Passa. Ja sobie kupię tą gierkę i będę grał od nowa, ale dlatego będę grał od nowa, że ja sobie ją kupię na Steamie, to jest dla mnie zdecydowanie lepiej i tak zamierzam ją ogrywać, ale będę musiał ogrywać od nowa. To wszystko z informacji, jakie chciałem Wam przekazać, ale żeby było, że coś jednak robimy, coś też łapiemy, to pójdziemy na rybę. Przygotowałem sobie, miałem zrobić właśnie pierwszą karierę i treningi najpierw przed tym tutaj, czyli ta kariera początkowa, tutaj macie 4 etapy. Wszystkie te etapy wygrałem i zamierzałem zrobić właśnie tą karierę. No i Wam powiem, że i bym zrobił, ale jak zdążę, to zdążę, ale raczej nie zdążę do 31 tego miesiąca, dlatego że nam zabiorę. Oczywiście ta kariera jest systematycznie coraz trudniejsza, trzeba więcej dopasować, trenować i tak dalej. My dzisiaj w takim razie idziemy na ten akwenco i jest kariera, ja sobie zobaczę, jak to wygląda. W każdym razie kwipunek, taki pogoda jaka, taka, bardzo dobrze, pora dnia 7, idealnie skoczymy na ryby. Stasiek idzie na ryby i pewno niedługo sobie na Steamie ją kupi. Jak dobrze widziałem, gierkę teraz za niecałe 9 dych na Steamie, na sklepie xboxowym jest drożej, to jest raz, a dwa, że na Steamie mi zdecydowanie wszystko płynniej, fajniej się wgrywa, chodzi i nie mam żadnego problemu. Na Xboxie mam z tym różnie. Na razie lecimy na rybę. To jest dobra gierka. To jest bardzo dobra gierka, szczególnie przez to, jak ona wygląda. Po drugie, te zawody, które tutaj są, to jest świetna sprawa. Naprawdę to jest bardzo przyjemne do roboty. No i tutaj te basy, które wielu wędkarzy i graczy, bo pamiętajcie o tym, że wcale nie trzeba być wędkarzem będąc graczem, to jest cały czas ta dziecinna historia tych sześciolatków grających w wiele gier wędkarskich. Także tutaj wielu graczy tutaj się odnajduje i lubi po prostu łapać bas. Płyniemy na rybę. Trochę źle zaparkowałem, co też mi się tak wydaje. Planowałem to zrobić delikatnie, niestety delikatnie, jak to w życiu bywa, czasem nie wyjdzie. Tutaj zauważyłem ryby i znam te miejsce, tu potrafi być ryba, tylko tu potrafi być ryba w różne warunki pogodowe. To znaczy zależy wszystko, jak kwiczy, jak dobrze to jest, a jak źle to nie ma. Zobaczmy na razie, rzućmy, taka fajna miejscówka, lubię w tym miejscu łapać. Szkoda, że ta gierka wypada z abonamentu, no ale tak to jest w abonamentach. Wiem, że niektórzy będą mocno psioczyć, niektórzy będą bardzo mocno gadać, że to tragedia i w ogóle do dupy i więcej nie zapłacą, ale tak po prostu jest w abonamentach. Niestety, ja też bazowałem na abonamencie w tej gierce.
Ale ja też bazuję trochę inaczej w abonamentach. Ja wiem mniej więcej, którą gierkę mam mieć na własność, już od razu ją kupuję, a która w ogóle mnie nie interesuje abonament i abonamentu nie biorę. I na to nie zwracam uwagi. Ta gierka, widziałem, że będę ją ogrywał jakiś czas. Nie wiedziałem w sumie jaki, bo to też nie byłem pewny co jak, ale ona mi się jednak bardzo podoba i dlatego tak i tak wiedziałem, że ją na własność trzepnę, tylko nie wiedziałem kiedy. No i pewno całkiem niedługo, ale na Steamie oczywiście też można dorwać promocję jeszcze lepszą, można przyczaić się, ale znowu czekać nie będę do świąt na przykład, ale zobaczę też, a cholera go wie, może o tanią jednak wcześniej, pożyjemy, zobaczymy, ale zdecydowanie ze Steamu, ja nie lubię sklepu Microsoftu, no, różnie bywa u mnie z nimi, na Steamie to mi wszystko najpłynniej chodzi, to ja w ogóle uznaję, że na PC-cie powinien być jeden sklep, tak jak na konsolach, a nie 20 i później drdy małe z tym to, z tym tamto, a niektóre chcą, żeby logować się tu i tu, żeby zagrać gierkę. To są dopiero jaja, jak beret. Nie ma ryby. Patrz. Płyniemy dalej. To jest miejsce również, gdzie bywają ryby, ale zależy w jaką pogodę. Ta pogoda, którą mamy akurat i poranek i nie widzę, żeby były ryby, dlatego uciekam. Tu zdecydowanie to lepiej wygląda, ale też nie widzę jakichś dużych ryb, no ale coś tam widzę, na razie spróbujmy tutaj i coś trzepnąć. W tej gierce pamiętajcie, że w zależności jaka pogoda, różnie ryba bierze. Ryba trochę pływa też tutaj, także też ona się porusza, tu też jest zupełnie inaczej. Fajna gierka, moim zdaniem ona jest lepsza od wędkarza w tym momencie. Wędkarz potrzebuje dużo czasu, jeżeli twórcy oczywiście będą cisnęli, będą go robili. Także to wtedy tak to będzie lepiej, jeżeli coś zrobił. Jest ryba jaka? Łosoś. Nie wiem, nie, to bas chyba niewielki. Mamy go. No, nie taki całkiem niewielki, ze 2,5 kg, a nawet nie, patrz, kilo dwa, a tu napęczniały jakiś. Ale w każdym razie nie jest taki mały, nie, tutaj może być, do zawodu byłby dobry, jeszcze dwa takie, te pierwsze zawody, one są takie łatwiejsze, to byłoby całkiem, ja lubię tutaj łapać basy w tych gierkach, i w tych, i Fishing Sim World, to jest coś pięknego dla mnie. Tylko tyle, że najgorsze jest to, że będę musiał od nowa levelować. Ja tutaj trochę sprzętu sobie kupiłem w tej gierce. No ja będę musiał od nowa to robić, ale ja przyjrzę się też na jakiś dodatek tutaj może sprzętowy, może coś znajdę fajnego i uda mi się coś, znaczy jakiś tam dużo nie ma, ale jakaś dobra cena i wtedy bym wziął z jakimś dodatkiem, to też by było zdecydowanie lepiej. Muszę zobaczyć, jest kilka opcji tutaj w zakupach tej gry, jest wersja zwykła, wersja deluxe, są kilka dodatków wyglądowo-sprzętowych i chyba dwa dodatki z mapami. Jeden dodatek to są dwa jeziora, drugi jedno, ale ten jeden dodatek, dwa jeziora to są ryb tych ścięknięte z Fishing Sim World. Pamiętajcie o tym, że twórcy oni mają tu pomysł na gierki, ale oni niestety ciągle nie mogą wyjść z tej opresji, że ładują te same akweny często w jednej gierce i w drugiej gierce. To jest dla nich tylko minusem. No, to już nie nasza działka. W każdym razie są te możliwości do kupienia sobie. Tak, fajne oczywiście trochę jest, no minimalnie jest inaczej, bo to jednak inna gra, inaczej łapiemy, do zawodów można dołączyć i tak dalej, i tak dalej. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj chyba był jeden bas i widać ewidentnie, że uciekł. Płyniemy dalej, szukamy innego. Kogo? To basa. Jeszcze nie wiem jakiego. Coś tutaj się pokazało za nami, tak o mniej więcej tutaj, ja bym sobie taki zaparkował. Niektóre akweny bardzo lubiłem w tej gierce i lubię i będę lubił, no bo zaraz sobie trzepnę tą gierę. Niektóre akweny gorzej. Ten akurat jest przyjemnym akwenem. I wzięła ryba! Ten akwen jest tak, jest bardzo przyjemny i bardzo przyjemnie mi się tutaj stoi. Taki dla relaksu, nie? Tutaj jest taki on idealny. To chyba nakrapiany. Nie wiem, czy dobrze widziałem, ale chyba bas nakrapiany. Tak jest.
Niewielki, bo 0,70. W ogóle w tej gierce simy są najładniejsze. To jest najładniejszy sim, jaki powstał w grach wędkarskich. Łodzie są piękne. Tutaj te łodzie też wyglądają pięknie. No i ryby. Ryby tutaj też fajnie. Oczywiście ta gierka to nie jest... Ona jest trochę innego rodzaju. To jest gierka dla ludzi, którzy chcą relaks na rybach. Tak jak idąc na ryby, to jest zupełnie czego innego gierka. Jak gry te dwie free to play, to nawet nie ma co porównywać kompletnie. To jest zupełnie coś innego. Ja zawsze mówiłem... Chcesz relaksa, idź, graisz, znajdź dobrą gierkę, chcesz zasuwania drugiego etapu, to idź na gry free to play. I będzie drugi etap pracy, znaczy drugi etap, można powiedzieć. To jest zupełnie innego rodzaju przygoda. To jest przygoda właśnie dla ludzi nie mających zbytnio czasu na i grających normalnie, albo grających wiele tytułów, wiele gatunków i oni chcą sobie raz na jakiś czas, tak jak i Stasiek, chociaż Stasiek to potrafił tyrać tyle, że bił na głowę wielu, chcą sobie dla relaksu właśnie połowić rybę. No dobrze, płynęło coś, spróbujmy, czy jeszcze druga pływa ryba, czy nie. Ja myślę, że jest szansa. Bardzo lubię tutaj tą kamerę tak brać i wtedy mogę sobie ruszać tą wędką. To jest bardzo fajnie zrobione. Jest to przyjemnie. Oczywiście tu macie też kamerę podwodną, który niektórzy lubią, drudzy nie. Ja lubię podziwiać tą przyrodę podwodną, bo to jest duża, duża przyjemność przyglądać się na ryby podwodu. Dlatego też w moim życiu miałem wiele lat akwaria z różnymi rybkami. I to z rybkami takimi droższymi jak paletki, bardzo ładnymi i większymi, które wymagają też więcej roboty, aby one przeżyły, bo jeżeli ktoś wrzuci je i wodę z kranu wleje, no to, to jak ostatnio tłumaczyłem jednemu znajomemu 2 tygodnie i no i wylądował, będą trupy. A ta rybka trochę większa, tu mam założoną delikatną żyłkę wam, tak muszę przyznać się, i po to, żeby mieć więcej frajdy i zabawy, no ale jak coś takiego jest silniejszego, to ja mogę przeżyć przygodę też taką, że ryby nie wyholujemy. Na razie nie wiadomo, czy je nie wyholujemy. Szansa jest jednak, że ją wyholuję. Chyba jednak tak. Rokel biały, 2 kilo. On jest taki napęczniały, nie? Tutaj widać, że Stanisław już szczerzy zęby, jakby złapał coś gigantycznego. No on taki jest w sumie na 2 kilo, to wam powiem, że wypchany mocno. Jest taki większy. Żyłkę mam delikatną i faktycznie, jeżeli weźmie coś większego, to będzie problem. Ja czasami na taką łowię, ale tutaj widzę, że te 2 kg prawie mnie zabiło. Tu jest 9, ta żyłka 9 kg. Ja sobie zmienię na trochę inną. Jaką? Ja bym dał 13,6 i będzie idealnie. Tamta jednak jest ciutek za słaba. Widać ewidentnie, że mało co nam żyłka nie pękła. No dobrze, były ryby, biorą ryby na razie. Godzina jest 7:10. Czy one jeszcze będą brały? Zobaczymy. Tutaj te akweny w ogóle są ogromne. Na niektórych akwenach znaleźć jest rybkę, to też trochę trzeba popływać, trzeba pokombinować. Nie jest to wcale takie łatwe. Ta ryba się też przemieszcza i to też trzeba trochę pogmerać. Najfajniejsze są te zawody, jak również łapanie tych trofek. Bo tu pamiętajmy, mamy trofki, mamy też te pseudounikaty, takie inaczej nazywające się, legendarne, i to są takie unikaty. I to największą frajdę daje, żeby namierzyć. I to jest tak, jak być powinno też, że tego legendarnego nie łapie się codziennie. Dobrze, jak wam się jednego uda złapać w miesiącu. Ale za to jaka frajda, jak się go złapie. Nie wiem, co to jest za rybka na haczyku, ale mamy żyłkę już zdecydowanie mocniejszą, czyli przez to Stasiek może sobie już na więcej pozwolić, ale rybka stwarza pewien opór, tak jakby jednak nie była zdecydowana na wyjście z wody. No, mała nie jest. Wyglądało mi to na... Nie, to nie jest bas, to jest taka inna ryba tutaj. Zawsze zapominam jej nazwy, ale zaraz zobaczymy. Tak mi się wydaje, że to jest ona. O nie.
skalnik. Myślałem, że zupełnie co innego. Skalnik to on jest, nie jest taki silny. Skalnik nawet 10-15 kilo. On tutaj nie jest taki jakiś wyrywny, on tak mocno nie wyrywa. Ale jednak wyrywa coś, nie? Ale myślałem o innej rybie, którą ostatnio złapałem. Rzadko tą rybę łapię tutaj. Jeszcze ja nie łapię w tej grze aż tak dużo. To jest taki mój relaks raz na, nie wiem, raz na kilka dni. Też gdy posiadam abonament, bo ja nie posiadam abonamentu cały czas tego na Xboxie. Cały czas to posiadam na Playce. Na Xboxie to różnie. I w zasadzie raz na, bym powiedział tak, raz na 3 miesiące przez miesiąc mam abonament i wtedy ogrywam tą gierkę. Mniej więcej. Teraz kupiłem abonament sobie niedawno znowu z pewnej gierki, gdzie szczury biegają dla pewnej gierki, no ale ona jest tak źle zoptymalizowana, że muszę się zastanowić nad tym, czy to jest warte w ogóle reklamy. Jest ryba! I to znakomite zacięcie. Wiedziałem. Ale ryba niewielka. Ale jaka piękna. Także tutaj dlatego tą gierkę już kupię na własność sobie, bo ona jest warta tego. Już stwierdziłem zdecydowanie, że ona jest warta tego. Tym bardziej, że ona ma 60 klatek, bo Fishing Simulator też jest bardzo fajny, ale ona ma 30 klatek, co trochę utrudnia. No nie jest takie mocne utrudnienie jednak, ale to ciutek utrudnia. Widać, że ta przynęta i te miejsce tutaj, żeśmy trafili, bym powiedział, idealnie. Cały czas udaje nam się coś jednak namierzyć. Widać, że pod wodą też się ryby trochę tutaj kręcą. Coś się łapie. Fakt, że nie takie duże. Nie wiem, na tym akwenie nie pamiętam też, prawdę mówiąc, że takie większe ryby się łapało. To też trzeba będzie więcej popływać. Ale zanim zniknie gierka z abonamentu, powiem wam, że ze 3 odcinki postaram się jeszcze złapać, a później na Steamie przyjrzę się, jak to wygląda i ją zobaczę, jaka wersja, bo tam jest też kilka wersji właśnie i wtedy sobie ją kupię. A może będą dawali od razu joystick? Da ci. Trzeba sobie kupić. Jest! Znakomicie zacinam ostatnio. Teraz chyba bas, chociaż pewności nie mam, ale chyba bas. Jest narwany. Basy są narwane. Teraz trzeba go dobrze tutaj wcisnąć w te kółko. Co nie jest wcale takie proste. Mam. No i mamy basa. Bas być bas. Widać, że to miejsce jest dobre. I teraz wam powiem tak. Łowiliśmy o tej godzinie, co są i zawody. Ja bym tutaj chyba go namierzył, znaczy zapisał. Macie tu opis tej ryby, też można sobie włączyć te miejsce, żeby wiedzieć, gdzie my jesteśmy. Pokaż mi mapę. Umieść punkt orientacyjny, tutaj gdzie jesteśmy. Skalnik, ten to nie. Znaczy tu jest, różne ryby są z tego co widzę, no ale niech będzie, że bas wielkogębowy. I możemy sobie postawić taką boję. Akurat pora jest dobra taka, że o tej godzinie te zawody są na przykład i już można te miejsce wziąć na celownik, bo w tych pierwszych zawodach to nie jest tak trudno akurat. Oczywiście można przegrać, bo źle trafimy. Czasem tak bywa i niestety nic na to nie zrobimy. W większości można przegrać, ale jak dobrze trafimy jakieś 2-3 ładne basy, chociaż te basy nie były jakieś wielkie, co myśmy tu powyciągali, ale coś tam jest i być może uda się jakieś punkty zdobyć, wygrać i być w gazecie wędkarskiej i w telewizji regionalnej i do tego jeszcze na kolacji u prezydenta miasta oczywiście. No dobrze, spróbujmy jeszcze jedną rybkę w tym miejscu złapać. Ja później spróbuję dzisiaj jeszcze, jak będę miał czas, sprawdzić te miejsce wieczorem, czyli tak godzina 17 i zobaczymy, bo miejsce widzę, że jest, coś się dzieje, coś tutaj pływa. Chociaż teraz widać, że już nic nie pływa, czyli nie pływa, pływa! Jak nie pływa? Pływa. Ciągle gdzieś są, nie? W krzakach. Tutaj widać, że dno jest roślinne i one tutaj na dnie się chowają.
No ale tutaj nie ma zbyt dużo basów, nie? To też jest pewien problem. Trzeba pamiętać o tym, że nie ma zbyt dużo basów i trzeba na ten, o tym dobrze pamiętać. Do zawodów tutaj no coś jest, ale też nie do końca. Jak wygląda ta mapa? To jest spora mapa tutaj. Ty przyjrzę się na tym, co ja tutaj zopałem. Nie wiadomo, co zopałem. Tutaj to widać niszczuga. Aha, to zdjęcie basa. Dobra, tutaj to niszczuga. A tutaj to bas. Czyli po znakach muszę patrzeć, co to jest za ryba, bo tego akurat dobrze nie pamiętam. To co? Jeszcze jedna ryba. I uciekamy. I widzimy się niedługo. Na strzelnicy oczywiście. Jak będę grał w Call of Duty. O! Boże, zatnij, Stasiek! Ledwo zacząłem, żeby zaatakował. Ja dopiero przynętę rzuciłem. Myślałem, że nic nie będzie brała. Jepi ryba. Nie, w Call of Duty nie, chociaż też przyglądałem się, ale na drugim kanale mam zresztą najnowszą wersję. Mam ten inną gierkę, która ma problemy, to z Szurowa, nie powiem wam nazwy, bo nie pamiętam. Ale mam też The Last of Us z najnowszej wersji na PS5, którą ogrywam teraz i jak będę miał czas, to tam i walnę, chociaż na razie tam jest obcy. My tutaj rybę, nie wiemy jaka jest na haczyku, ale jakaś jest i dobrze mi się w tej gierce bawi. Ale powtórzę jeszcze raz, absolutnie nie jest to gra dla tych najmłodszych, szczególnie graczy z Fishing Planet, którzy denerwują bardzo dużą część graczy. Nie daje się tam w ogóle z nimi wyrobić, ale dla tych właśnie 6-8-latków to absolutnie nie jest. To jest gra dla graczy dojrzalszych, dla tych, co chcą się zrelaksować na rybach. Tak jak ja widzicie, to teraz robię i połapać też ryby legendarne i trofki i widzę, że coś mi się i udało. Nie jest to legendarna, ale już jakbym takie łapał w tych pierwszych zawodach, to zdecydowanie miałbym szansę wygrać. Także ja zawsze powtarzam, są to gry dla graczy dojrzalszych, dla graczy, którzy też nie bazują na tym, że gra musi być za darmo, dla graczy, którzy chcą pograć sobie w bardzo fajnej jakości, mają w miarę sprzęta, bo konsole. I to jest zdecydowanie dla nich. Także na koniec jeszcze raz informacja. Gra ucieka z Xbox Game Passa 31 października. Ja jeszcze do tego czasu zdążę wam zrobić na tym levelu, bo tu mam trochę większy level i sprzęt, ze 3 odcinki, może 4 i następnie kupię to na Steamie i będę levelował od nowa. A to jest Stasiek, a to jest dosyć piękny bas. I powiem jeszcze raz, na tą chwilę ta gra jest lepsza od wędkarza, który będzie miał aktualizację chyba 31 października, ale wędkarz potrzebuje moim zdaniem jeszcze spokojnie kilka miesięcy, żeby coś z siebie wydobyć lepszego. No to teraz do wody i na plażę. Cześć!